Ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 12 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Z racji tego, że większość osób słuchających podcastu to osoby bez subskrypcji, to zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo znaczące w promocji podcastu. Z góry dziękuję. Zanim przejdę do wstępu odcinka, krótka informacja. Zapytałem Was ostatnio w ankiecie o to, czy chcielibyście, abym poruszył również sprawy zagraniczne. I z dość dużą przewagą okazało się, że tak. Miło mi więc zakomunikować, że kolejny odcinek będzie dotyczyć już sprawy zagranicznej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przechodząc już do wstępu dzisiejszego odcinka, poruszę w nim sprawę bardzo szokującą. Doszło w niej do zabójstwa przez starszego brata, młodszej, 6-letniej siostry. Jaki mógł stać za tym powód? Czy może był to efekt nieleczonej wcześniej choroby psychicznej? Mamy rok 2016. Korytowo, bo tak nazywa się wieś, w której doszło do tych tragicznych wydarzeń. Jest to malownicza miejscowość położona nad jeziorem Korytowo w województwie zachodniopomorskim. Nie jest to duża wieś, liczy około 1000 mieszkańców. Znana m.in. z lokalnej atrakcji turystycznej, jaką jest Zamek Joannitów, zbudowany w końcu XIII wieku. Poza samym zamkiem działa tu również prężnie parafia. Za sprawą tamtejszego księdza, Sławomira Kokoszyckiego, wieś została rozbudowana m.in. o centrum kulturalne, charytatywne i edukacyjne. W Korytowie znaleźć można też takie miejsca jak noclegownia dla bezdomnych, gabinet lekarski, magazyn z ubraniami czy poradnia prawna. Często w miejscowości można więc spotkać potrzebujących z odległych miejscowości województwa zachodniopomorskiego, szukających tutaj pomocy. W samym Korytowie mieszkańcy wiodą dość spokojne i sielskie życie. Wielu z nich często dojeżdża też do pracy do innych pobliskich miejscowości, a wśród nich także nasz antybohater dzisiejszego odcinka, 20-letni wówczas Adrian R. Postrzegany był on jako porządny i poukładany, opanowany chłopak, a przy tym bardzo dobry i oddany pracownik piekarni w Wardyniu, której to podjął pracę po odbyciu praktyk i ukończeniu szkoły. W przeszłości karany był za takie wybryki jak bójka z innym mężczyzną pod barem, pobicie bezdomnego czy zniszczenie rzeźby sąsiadki. Poza tym nie miał większych problemów z prawem. Wraz ze swoją rodziną, matką, ojczymem, dwiema siostrami oraz dziadkami mieszkał on w budynku dawnej pijalni piwa, przerobionej na dom. Chłopak przyszedł na świat, kiedy to we wczesnej młodości jego matka wyszła drugi raz za mąż i zmieniła nazwisko. Lecz nie zajmowała się nim zbyt wiele. Głównie został on wychowany przez ojczyma. Sam dom był z zewnątrz bardzo zadbany. Pokryty czerwoną dachówką i świeżo wymalowany, łączył się bezpośrednio z domem sąsiadów. Budynek ten mieścił się praktycznie w centrum wsi. Rodzina R. była powszechnie znana w Korytowie. Uznawana za szanowaną i porządną, wolną od problemów czy nałogów, takich jak na przykład alkoholizm. To byli normalni i porządni ludzie. Nikt z sąsiadów nie słyszał też wcześniej o jakichkolwiek awanturach rodzinnych czy problemach w relacjach między członkami wspomnianej rodziny. Finansowo również im się powodziło. Sam ojczym, pracując za granicą, był w stanie zarobić dla rodziny znacznie więcej. Dodatkowo już w Polsce pracowała też mama Adriana oraz sam Adrian. Chłopak był w bardzo dobrych relacjach z siostrami, w szczególności z młodszą, 6-letnią Darią. Rodzinne życie płynęło spokojnie i bez większych problemów. Z czasem w życiu Adriana pojawiła się także dziewczyna, w której chłopak się zakochał. Mimo, że pochodziła ona z dobrego domu, to i ją życie nie oszczędziło. 11 lat wcześniej na jej oczach zamordowano matkę i jej rodzeństwo. Wkrótce potem sprawca popełnił samobójstwo. Na samej relacji z dziewczyną bardzo zależało Adrianowi. Był on niezwykle szczęśliwy z faktu, że trafiła mu się tak dobra dziewczyna. Opublikował on nawet na koncie na Facebooku informację, w której oświadczył, że jest on w stałym związku. Wszystko układało się Adrianowi i jego rodzinie w jak najlepszym kierunku. Spokojne życie, opiekuńcza rodzina, kochająca dziewczyna, stabilna praca. Co w takim razie mogło tak mocno wpłynąć na młodego chłopaka, że przyszło mu do głowy popełnić tak okrutną zbrodnię i skreślić przy tym swoje dotychczasowe życie? Skoro omówiliśmy już Adriana i jego rodzinę, przejdźmy do tego tragicznego dnia, jakim okazała się niedziela, 20 listopada 2016 roku. Poprzednie dni były dla chłopaka raczej nieszczególne. Nie wydarzyło się nic specjalnego.
Były to odzwykłe, szare, listopadowe dni. Mimo tego Adrian był jakiś pobudzony. Miał problemy ze snem. Późno w nocy opublikował on jeszcze słuchane utwory ulubionych rapowych zespołów. Jak to często zdarzało się w piekarniach, i dla niego niedziela nie była dniem wolnym od pracy. Miał wtedy w grafiku zaplanowaną nockę. Gdy noc z soboty na niedzielę minęła, był on jeszcze wcześniej nad ranem widziany wraz z rodziną na porannej mszy w pobliskim kościele. Jak zdaje się, każda niedziela i ta minęła, zdawałoby się, w mgnieniu oka. Nastał wieczór, a wraz z nim pora na udanie się do pracy. Zmęczony i niewyspany przez zarwaną wcześniej noc Adrian siadł na swój motor i udał się w drogę. Kiedy przybył do piekarni, odległej od jego domu o 6 km, niezwłocznie udał się na stanowisko pracy. Żaden z pracowników nie zauważył tego dnia nic szczególnego w jego zachowaniu. Był równie spokojny i opanowany jak zwykle. Nie było po nim widać jakiegokolwiek zdenerwowania. Wydawać by się mogło, że będzie to kolejny, rutynowy dzień w pracy. Wtem, niespodziewanie, niedługo po rozpoczęciu pracy, Adrian bez jakiegokolwiek informowania współpracowników i przełożonych wybiegł z piekarni na podwórko, po czym wsiadł na motor i pojechał do domu do korytowa. Nie wiadomo, dlaczego nikt nie próbował go dopytać, czy coś się stało i jaki jest powód jego nagłego wyjścia. Możliwe, że sam Adrian liczył, że jego nieobecność będzie na tyle krótka, że nikt tego nie zauważy, a nawet jeśli zauważy, to nie poniesie on przy tym większych konsekwencji i zdoła się jakoś wytłumaczyć. Co w takim razie wydarzyło się po jego przyjeździe do domu? W czasie, kiedy Adrian dotarł do domu, jego 6-letnia siostra Daria oglądała bajkę. Była już dość późna pora i zarówno ona, jak i pozostali domownicy przygotowywali się już powoli do pójścia spać. Niespodziewanie usłyszała wołanie brata, prosząc, aby zbiegła ona do niego do kuchni. Od tego momentu wszystko potoczyło się bardzo szybko. Adrian, łapiąc za nóż, zadał dziewczynce kilka ciosów nożem, po czym wybiegł z domu z nożem w ręce. Zaalarmowani krzykiem dziecka domownicy zbiegli sprawdzić, co się dzieje. Jako pierwsza na miejscu pojawiła się 13-letnia siostra, która zaniepokojona wybiegła z łazienki. Rodzice błyskawicznie wezwali pogotowie, jednak nie czekając, zanim ono przybędzie, sami postanowili, że zawiozą wykrwawiającą się dziewczynkę do szpitala. Niestety, rany kłute klatki piersiowej były tak głębokie, że nie udało się uratować dziecka. Dziewczynka zmarła już w drodze do szpitala, a ciało dziewczynki pochowano później na cmentarzu w Choszcznie. A co z samym Adrianem? Po dokonaniu okrutnej zbrodni, jak gdyby nigdy nic, wrócił on do pracy. Wyrzucił zakrwawiony nóż w krzaki i cały ubrudzony błotem udał się na swoje stanowisko. Zapytano o to, czemu jest taki brudny, odpowiedział, że przewrócił się wcześniej na motorze. Poza samym ubrudzeniem rzucało się w oczy także nietypowe dla Adriana nerwowe zachowanie. Popełniał liczne błędy w wykonywanych zadaniach i nie reagował na zwracane uwagi. Widać było, że miał problem z koncentracją i coś innego pochłaniało jego myśli. Gdy o śmierci Darii i tragicznych wydarzeniach, do których doszło w domu rodziny R, poinformowano policję, już po kilkunastu minutach, po godzinie 20, zatrzymano Adriana R. Był on bowiem głównym podejrzanym o spowodowanie śmierci dziewczynki, gdyż tylko on przebywał wówczas z nią w pomieszczeniu. Nie próbował się wykręcać i przyznał się do popełnionej zbrodni. Zapytany o to, dlaczego to zrobił, twierdził, że jego siostra miała nieludzkie moce, przez co on sam czuł się zagrożony. Miał też powiedzieć, że słyszał głosy jakiegoś wielkiego informatyka, które kazały mu tak postąpić. Podejrzewano wówczas, że być może był on wtedy pod wpływem dopalaczy czy innych narkotyków. To mogłoby tłumaczyć jego dziwne zachowanie. Wykluczono też udział alkoholu. Chcąc potwierdzić podejrzenia policji, przewieziono go do szpitala w celu zrobienia szczegółowych badań toksykologicznych. Jak później się okazało, nie zażywał on wcześniej dopalaczy ani narkotyków. Co w takim razie mogło być ewentualnym motywem popełnionej zbrodni? Skoro nie alkohol ani narkotyki, to co innego mogło skłonić go do zabicia młodszej siostry? Według świadków chłopak bardzo kochał swoją siostrę, a i ta za nim bardzo przepadała. Jeśli więc nie ewentualna choroba psychiczna, co tłumaczyłoby głosy nakłaniające go do zabicia siostry, to co innego mogłoby skłonić go do podjęcia tej decyzji? I tak się zastanawiam, a co jeśli dziewczynka mogłaby na przykład chcieć powiedzieć rodzinie o czymś, o czym miała nie mówić, czymś, co mogłoby zaszkodzić Adrianowi?
na przykład molestowaniu, to też mogłoby tłumaczyć jej zabójstwo. Tym sposobem raz na zawsze mógłby uciszyć dziecko, a sam udać chorobę psychiczną. To jednak tylko moje podejrzenia. Adrian, chcąc wykluczyć wspomnianą chorobę psychiczną, został skierowany na obserwację psychiatryczną. Jego zachowanie było bowiem dziwne i niezrozumiałe, a do tego doszły też jego zeznania, w których opowiadał o głosach w jego głowie. Poza tym trudno uwierzyć, że kochający młodszą siostrę brat nagle rzuca pracę, jedzie do domu, łapie za nóż i ją zabija, po czym wraca jak gdyby nigdy nic do pracy. Wszystko wyglądało bardziej jak działanie w afekcie. Dziwne też jest to, że jakimś cudem nikt z rodziny czy z sąsiadów nie zauważył wcześniej nietypowych zachowań ze strony Adriana. Czy naprawdę potrafił się tak dobrze maskować? A co z samym procesem? W opublikowanych rok po zabójstwie artykułach wyczytać można, że do samego procesu jednak nie doszło. Adrian został uznany za niepoczytalnego i najpewniej resztę życia spędzi w zakładzie zamkniętym. I tymi oto słowami dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję słuchaczu za twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu odcinków, zawsze podaję w opisach. Poza subskrypcją kanału na YouTube zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify, a także do dołączenia do grupy i polubienia strony podcastu na Facebooku. Założyłem również profil na Patronite dla zainteresowanych osób udzieleniem wsparcia. Link w opisie odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.